Hej, witajcie na tej pięknej planecie i w Star Wars Jedi Knight, Jedi Academy. Dlatego rzucę od razu jakiegoś tam detonatora, granata, whatever. Ciekawe, czy wybuchnie. O, jak daleko poleciało. Chciałem jeszcze na początek odcinka powiedzieć, jak tutaj ładnie to wygląda. To oczywiście wygląda jak taka ściana, jak taka płaska ściana. Ale jak tak bardziej przymrużasz trochę oko, przymkniesz jedno oko i popatrzysz na to, to wygląda nawet fajnie, nawet przy tych wszystkich pikselach i tak dalej. Ale nie mówcie, że ta woda na dole w ogóle nie wygląda fajnie. Naprawdę, moim zdaniem bardzo fajnie wygląda. I w ogóle tamto przejście, co to jest, czy tam jakieś... Kurczę, zapomniałem nazwy tego. O, obojętnie. W każdym razie tam wylądowaliśmy, tam jest nasz statek. Wow! I teraz się zabiłem. Okej, to nie było zbyt mądre z mojej strony. Z mojej strony. I dlaczego mam sejfa tutaj? Przy misji, którą skończyłem. Dobra, widzieliśmy znowu Boba Fetta. Wow. Przy fejlach zawsze się zaczyna. To jest takie piękne. Ale nie będę zaczynał od początku. Chciałem sprawdzić, czy mogę tam coś zrobić na dole. Zanim jeszcze... Zapiszę? I tutaj na dół spróbuję skoczyć. Żyję. Wspaniale. Chciałem sprawdzić, czy tutaj na dole mogę coś znaleźć, jakiś sekret tutaj jest. Tak z ciekawości. Czy tam można zaskoczyć? Jak to przed chwilą zauważyłem tak z daleka. Oj, nie, tam nie można było skoczyć. No ale można spróbować, prawda? Ale może powiem wam, co w ogóle na tej planecie robimy. Właśnie, Imperium zaatakowało tą planetę. To jest taka planeta, która dotąd nie była odkryta. Mieszkały tutaj takie dziwne istoty, takie niebieskie stwory. A ta planeta była tak jakby... zamaskowana, ukryta. Ale teraz Imperium i Sithowie tutaj przybyli. O, to są właśnie te potworki niebieskie. Strzelają trującymi... O, cię mu rękę. Strzelają trującymi strzałami, więc jest trochę niebezpiecznie. Ale tak w ogóle to Imperium zaatakowało i chcą zdobyć pewne urządzenie, które jest na samej górze. Nie wiem, czy tutaj na samej górze, czy gdzie indziej na samej górze, ale w każdym razie na samej górze. Jest to urządzenie, które właśnie tą planetę jakby ukrywało. Sprawiało, że ta planeta nie była widoczna. I dlatego Imperium chce to mieć, pewnie chcieliby coś schować przed nami. No i jest tutaj paru Sithów też, których jeszcze raczej nie spotkaliśmy. Dotąd widzieliśmy tylko Imperium, którzy próbowali tutaj, no, pozwybijać tych niebieskich ludzi. Ale ci niebiescy są nastawieni źle i do Imperium, i na nas, dlatego walczą wszyscy razem. Prawie bym zapomniał, że mam pioruny i bym ich nie zabił. No ale tak jest łatwiej. Muszę w tą stronę iść i... Pamiętam, że tutaj było jakieś... Tak, tutaj była winda i możemy zjechać na dół i wyłączyć to coś i wtedy przejdziemy tam. To będzie fajne. Dzień dobry. No i do widzenia. Dobranoc, słodkie dzieci. Dokładnie, to było fajne. Widzieliście to? Walnąłem mieczem i obróciłem się taki jeszcze jakby to z pół obrotu, z walnięcia mieczem, jakby spod pachy rzuciłem... piorunami. To było świetne. Takie akcje lubię w tej grze. Lubię silnik tej gry. Bardzo jest fajny. Tak w ogóle wszystkie gry, albo większość gier Star Warsów jest bardzo fajna, ale... bardzo fajnych, ale to jest jedna z moich ulubionych gier i tak naprawdę pierwsza gra Star Warsów, które grałem. Taka zaje fajna gra. Sprawdzę jeszcze, czy tutaj nie było jakiegoś sekretu. Byłem tutaj, ale warto sprawdzić, prawda? Da, warto sprawdzić, że nic tutaj nie ma i się dowiedzieć i, no, można sprawdzić. O! Wiem, co to będzie fajne. Lubię takie rzeczy. Za chwilę zobaczycie, co to jest. Ojej. Poczekajmy na windę. Szkoda, że nie ma w tej grze muzyczki windowej. Taka muzyczka z wind, fajna. Widziałem wczoraj taki filmik na YouTubie, gdzie... który był pod nazwą ukryta albo usunięta scena z powrotu Jedi. No właśnie, tutaj możemy skoczyć i tak latać, jej! Ale musimy uważać, kurde! Bo tam na górze, może słyszycie mojego kota, ale ja go teraz nie wpuszczę. Muszę dokończyć odcinek. Ojej, to było niebezpieczne. Ojej, zapiszę lepiej. Fajne takie skakanie, taki wentylator. Ofa, no, da, nie dacie mi się wysłowić, prawda? Daj, Jedi! Daj kamienia. Co on zrobił? Jaki idiota! Skoczył w swoją śmierć, odbił się o ściany. No cóż, ludzie, to się nam też może zdarzyć. Ale tak naprawdę oni nie są dla mnie już żadnym wyzwaniem. I też poleciał. Przypomina mi to trochę walkę z Darthem Murem, czy tam
Morrem. Nie pamiętam już, jak się wymawiało jego imię. Cholera. Tyle tematów zacząłem i chcę tyle tematów w tym odcinku wypowiedzieć, ale jakoś mi się nie udaje. Kontynuujmy z tym filmem, który widziałem. No to oglądałem taki film, ucięta scena z Powrotu Jedi. I była to taka scena, która, no, parodia tak naprawdę, to była parodia. Gdzie... Scena, gdzie Vader i Luke siedzieli w windzie pod koniec, kiedy szli już do Imperatora jakby. Albo nie w windzie, czy to była winda, czy to był statek? Już nie wiem, taka winda statkowa. Oj, uleczę się tu lepiej. Kurczę, ojej, schowam się. I się uleczę. No to była to taka winda, jechali sobie po prostu w górę windą. I leciała muzyczka taka z windy. To było fajne. To była taka śmieszna parodia. Luke cały czas patrzy tak głupio w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Takie parodie są fajne. To chciałem powiedzieć. A ja zignoruję ich i tutaj się podleczę. Bo oni są debilami, bezmózgowcy. O, i nie podejdą, tu chciałem powiedzieć. Głupie bezmózgowce, nie lubię was, jesteście niebieskimi. Kurczę, nie lubię Awatara, to chciałem jeszcze powiedzieć. Jak już mowa o niebieskich kolesiach, to nie lubię Awatara. Jest kreskówka, która się nazywa Awatar, ale... To jest lepsze od filmu Awatar, nie wiem czemu, po prostu nie mój klimat. Ty nie jesteś dla mnie naprawdę żadnym wyzwaniem. Nawet przy siłowaniu się umierasz, więc... Znaczy, prawie umarłeś. Widzicie, jak się postaram, to potrafię grać, ludzie. Widzicie? I jeszcze to. Widzicie, jaki zajebisty jestem? Oh yeah! A tutaj będzie jeszcze jakiś większy Sith, jakiś ten bardziej silniejszy, dlatego się lepiej tutaj uleczę. Zanim go wyrąbię, jak drewno. Tutaj też będzie wentylator, ale to jest fajne. Wygląda jak taki ogromny miecz świetlny. Te takie lasery. Byłem też w temacie przed chwilą, że... Lubię, że jest to jedna z moich ulubionych gier Star Warsów. I chciałem wam zadać pytanie, czy... Jakie gry wy lubicie ze Star Warsów? Jest to tak naprawdę, jeżeli chodzi o silnik i grywalność, moja ulubiona część. Wszystkich serii i tak dalej, nawet lepsze od The Force Unleashed i tak dalej. Nawet lepsze od KOTORa, moim zdaniem. Jeszcze trochę się uleczę, ale... Te inne gry też są fajne, na przykład Jedi Outcast jest na tym samym silniku, ale nie jest aż tak dobra. Chociaż... O tobie mówiłem. Chociaż gramy Kylem Katarnem, co jest bardzo fajne, jedno z moich ulubionych postaci w uniwersum Star Warsów, jeżeli chodzi o to uniwersum, w którym się dzieje Jedi Academy, albo Jedi Knight. To bardzo fajne są te gry. I bardzo też je lubię, jest to poprzednia... Jedi Outcast jest poprzednią częścią... Jedi Academy, tak jakby poprzednikiem. I bardzo lubię tą część, ale Jedi Academy jest lepsze, można zrobić sobie po prostu miecz i swoją własną postać stworzyć i tak bardzo grać mocą, że to jest po prostu fajne. I teraz użyję furii, żeby go rozwalić, bo jestem teraz silniejszy i przy okazji jeszcze użyję szybkości. I to jest takie powiązane, wiecie? To jest takie... Ojej! To jest takie szybkie w ogóle, te połączenie i takie silne, że można z łatwością rozwalić. Oj, ludzie. Mogę to wyłączyć? Tak. Albo to się teraz samo włączyło, albo wyłączyłem sam. Ale serio, jak myślicie, że jest jakiś przeciwnik, którego nie możecie pokonać, albo jest dużo przeciwników, to przyspieszenie i furia, to połączenie jest wyrąbiste. Jesteście... Nie, na furii wszystko się spowalnia. A na szybkości wszystko się przyspiesza. To jest takie fajne. Takie fajne połączenie. Ej, gdzie mój miecz? A, wyłączyłem mój miecz, mój drugi miecz. No to pobawię się teraz jednym mieczem, no nie przeszkadza mi to. Chciałem też jednym z poprzednich odcinków powiedzieć wam, że jak grałem ostatnio w tą grę, to lubiłem sobie tak... Ojej, znowu ty! To lubiłem się tak bawić fajnie z tą grą, że jak był jakiś łatwiejszy przeciwnik, to gasiłem jeden miecz i walczyłem tylko jednym. A gdy był na przykład taki przeciwnik jak ten tutaj, to brałem dwa miecze. A tak jak walczyłem tylko ze Stormtroopami, albo jakimiś strzelcami, albo jakimiś po prostu bardzo słabymi Sithami, już na tym poziomie jakim jestem w porównaniu do mnie, to grałem tylko jednym mieczem. To było takie super fajne, takie było to jakby utrudnienie dla mnie i bardzo fajnie się tak grało. Pamiętam, że przy ostatecznej walce też na początku zrobiłem sobie tak jak w filmie, taki, że najpierw gram jednym mieczem, najpierw z bossem gram jednym mieczem, a później... Robię sobie takiego upgrade'a po
przy drugiej formie bossa robię takiego upgrade'a i włączam drugi miecz i po prostu walka jest wtedy... Że ja jestem silniejszy, tamten jest silniejszy, tak jakby. Nie wiem, czy rozumiecie, ale jak w filmach i tak dalej, no w filmach, powiedzmy, że w filmach. W filmach często tak jest, że najpierw walczy się po prostu takimi podstawowymi rzeczami, a dopiero później używa się drugiego miecza na przykład. Takie rzeczy lubię. A teraz się rozgadałem i się z nim po prostu bawię i pewnie zginę teraz. No cóż, powiedziałem i zrobiłem. Pierwsza śmierć taka prawdziwa w tej grze. No cóż, ale nie starałem się, prawda? Ja? Ja nigdzie nie idę. Ja robię to samo co ty teraz. A daj spokój, przyjacielu. Ej, co to, taniec tańczący z sitami, czy co to ma być w ogóle? No właśnie, wracając do naszego poprzedniego tematu, jaka jest wasza ulubiona gra Star Warsów i które lubicie? Ja poza Jedi Knight, czyli Jedi Academy Outcastem i tymi poprzednimi częściami, lubię bardzo zrzucać ludzi, ale poza tym bardzo lubię Kotora. Kotor jest bardzo zajebisty, bardzo dużo grałem Kotora, tyle godzin w tym spędzonych. I fabuła też bardzo fajna, na przykład Darth Revan, Darth Malak, Darth... Kto tam jeszcze był najlepszy? Jeden z moich ulubionych Sithów, Darth Revan właśnie. Kto tam był jeszcze? Darth Nihilius, Darth... O kurczę, tyle Darthów. Ja nie mogę. Tyle tego jest. No właśnie, tu jeszcze Kotor jest fajny. No. Napiszcie, w jakie gry wygraliście i które się wam najlepiej podobały. The Force Unleashed było też jeszcze bardzo fajne. No ale nie dochodzi do tej gry. No cóż, uczeń Vadera, ale tak naprawdę nie jest na tyle fajny. Czy ja tutaj dobrze widzę? Ta. Dobrze widzę, to jest jakiś sekret. Chwila, skoczę tutaj na dół. I gdzie teraz jestem? Odkryłeś sekretny termin. Teren. Fajnie, sekretna area. Bardzo lubię takie rzeczy. Bałem się, że już tutaj nie doskoczę, ale warto sprawdzać tak na podłodze różne dziury i tak do... Mogę cię zepchnąć? Miałem szansę przed chwilą, ale się nie udało. Zmarnowałem szansę. Tak, tak. Chodź tutaj, malutki. No, chodź, malutki. Odcięłem mu rękę, a powinien być przepłowiony normalnie. Powinien mieć wycięty, tak jak ja to zrobiłem. Teraz powinien mieć taki trójkąt wycięty w ciele. No ale cóż. Jaka praca, taka płaca. Nie wiem, czy to pasowało teraz, ale no cóż, po prostu powiedziałem to, co mi przyszło do głowy. No dobrze, teraz się rozgadaliśmy i nie gadajmy już na tematy. Skoncentrujmy się na grze. Wiecie co? No wiecie, ja się z wami pobawię tylko jednym mieczem, tak jak to przed chwilą mówiłem. Jeszcze takim... Tak BDS-owo. Po prostu podchodzę. Dobra, skoro ty chcesz się ze mną bawić, to ja będę się z tobą bawił. Skoczył w dół. Widzicie, taki trening jakby. Jest utrudnienie pewne, jak się walczy tylko jednym mieczem. No i tak cały czas walczyłem. Kiedy grałem ostatnio dwoma mieczami. To było fajne. I widzicie, jak fajnie idzie, jak się skoncentruje. I wy myśleliście, że ja nie umiem grać w tą grę. Tak jak się zachowywałem na poprzednich odcinkach. O, tutaj muszę wziąć obydwa miecze i się najlepiej uleczyć. Oj. Babciu, pomóż mi, bo złe panowie mnie gonią! Co ty się nahamujesz na tym? Na moście? Co ty do cholery robisz, Jayden? Chciałbym skoczyć w tą wodę i popływać trochę. To byłoby fajne. O, cześć. Mogę tam skoczyć? To byłoby ciekawe. A chyba tak wysoko doskoczyć nie mogę. A, warto spróbować. Nie potrafię. Znaczy, potrafię, ale nie umiem. A to samo, prawda? No dobrze, teraz możemy już użyć furii. To będzie trudna walka z dwoma sitami, z takimi silniejszymi. No gdzie? Obojętnie. I co chcesz zrobić, he? I co chcesz zrobić? O, jednak coś mu się zrobiło. Nic się nie stało. To nie byłem ja. Co to było w ogóle? Co ja zrobiłem? Wczytajmy jeszcze. Bo jakoś jestem trochę głupi w tej chwili. W tej chwili. Przyjaciele! Wróciłem! Musimy unikać ich mieczy. Najlepiej. Co mi się w tej chwili nie udało.
unikać ich mieczy i najlepiej ich jeszcze przy okazji zranić. Ojej. Kolejny dzień i znowu to samo. Nie, nie, nie. A może pójdziemy na górę, tak walka na schodach, to byłoby ciekawe. Jak w Piraci z Karaibów, skrzynią Marlaka, tam też była taka walka na... na wieży zegarowej jakby. Czemu nie wchodzicie tutaj, debile? Chodźcie. No panowie, no tak nie można. Teraz zaczyna się prawdziwa walka. Jeden zabity, jeden z głowy. Jeszcze mam trochę furii, która się oczywiście zaraz kończy. No już się skończyła. Kiedy o tym mowa, już się wszystko kończy. Całe twoje życie, cały twój sens życia już się skończył. Dawaj, walka bez mocy, taka fair bardziej. A co, dopiero co powiedziałem walka bez mocy, a ten musi używać od razu mocy, prawda? A pokonam ci bez mocy. Albo i nie? Jestem trochę niepewny teraz. To też mu zadaje trochę obrażeń, jak on spada po prostu na dół. A wiecie co? Wiecie co? Spróbuję to. Spróbuję to. Ale walka normalnie. Jak z bossem jakimś większym. No i nareszcie się udało. Ale było zabawy. No tak. Byłem trochę zaskoczony, że to było dwóch sitów, inaczej bym się przygotował. I bym jakoś już nie biegał tutaj, tylko tutaj poczekałbym chwilę, aż mi się naładuje cała mana. To mi się jakoś dało. Oni zabili jednego sita? To jest trochę... Nie chcę powiedzieć, że to jest trochę głupi, ale to jest naprawdę trochę... wstyd. To jest trochę żałosne, moim zdaniem. To co to sity? A to są jakieś potworki, takie jakieś kosmity. Właśnie to jest fajne. Nie to! Co się tam stało? Ja tego nie zrobiłem. To nie byłem ja. Dobra, to był teraz wstyd trochę. Ale no cóż, mam mało życia, prawda? I nie uważałem. Uważałem się za coś lepszego. Widzicie, co się dzieje, jak jesteście aroganccy? A to się dzieje, kiedy już nie jesteście nie aroganccy. Kiedy jesteście... Kiedy swojego wroga jakby uznajecie i go nie poniżacie? O, winda. Przypomniało mi się teraz, kiedyś miałem problemy. Biegałem tutaj, gdzie mam do jasnej cholery iść? To mi przypomniało teraz trochę ten moment, kiedy... Ojej. Właśnie co ja zauważyłem, że mam mało życia. Winda, chodź windo, windo. Ale to mi przed chwilą z tą windą przypomniało moment, kiedy... Czy on spadł? Naprawdę spadł? Jestem z siebie trochę dumny w tej chwili. I tego też zabiłem? Okej, dobra, jesteśmy na miejscu. Musimy to rozwalić, żeby nikomu nie wpadło w ręce. Chociaż moglibyśmy tu zostać i poczekać na żołnierzy, aż cały Imperium przejdzie i ich porozwalamy. Moglibyśmy to zatrzymać i wykorzystać, ale no cóż, wysadźmy bomby w powietrze. O, to jeszcze nie byli wszyscy, pomyślałem tak sobie. I rzekłem wtedy, a chuj, zabijamy bomby. Czy ja dobrze widzę, że te strzały mnie trujące mnie jakby spowalniają? Czy ja dobrze widzę? I się zabiłem. No świetnie. Ale czy ja dobrze widzę, że one mnie jakby spowalniają? Tak się zdziwiłem teraz. Spadł. Dobra, dobra robota. Chciałem powiedzieć, że to mi przed chwilą przypomniało tą scenę, kiedy w piątej części Lando uratował jakby Luka, kiedy jechał tą windą w... Millennium Falcon w Sokole Millennium. Jechał tak jakby taką windą do góry, by wziąć Luka do środka, to było fajne. Boom! Rozwalone. No i ta misja była fajna, bym powiedział. Darth Vader used many Nogri as assassins and bodyguards. We think Vader ordered the Nogri to wipe out the Yularens and guard the cloaking device. Dokładnie. Now that the device is destroyed, no one can claim it. The remaining Nogri have been picked up and returned home. A propos Luka i... miałem rację w poprzednim odcinku, że... Nokry... To były po prostu te niebieskie stwory, te smurfy. Że to były ochroniarze Imperatora.
ochroniarze Lorda Vadera jakby i tym samym też ochroniarze Imperatora. We haven't received any new reports about cult activity in the last few days, but I don't think they've decided to go into hiding. They must be close to completing their plan. No cóż, niedługo wyjdą, prawda? Jak będą mieli już ten plan dopracowany. Tak mi się wydaje. Zostały nam dwie misje. Kradzież mocy, śledztwo, Bys. Oj, Bys. To jest ta misja na statku. Ale kurczę, tam są takie takie gnoje, których nie lubię. Będę dużo ginął w tym odcinku. Jeżeli, znaczy się w tym poziomie będę dużo ginął. A ten poziom jest bardzo fajny, jest tam dużo sitów. A, wezmę to. Śledztwo na Bys. Widzimy, że to nie jest właśnie żadna planeta, tylko tutaj różne asteroidy i tutaj będziemy wylądujemy na jakimś statku. Odkąd Raż nie wymierę, odkąd Raż nie wypełnił misji na Bys, staliśmy się zdeterminowani, bo Teyvian prawdopodobnie potrafi wystać resztki energii mocy z tej planety. To jest jednak planeta? Okej. Imperator spędził tam dużo czasu. Jest to więc ogromne źródło mocy. Jeżeli tak jest w istocie, możemy się tylko domyślać, jak potężna jest Teyvian. No cóż, jest silna pewnie. Okej, więc tutaj się jakby utrzymywał Imperator. Okej, dobra, teraz wyuczymy się duszenia. Ostatni poziom duszenia. Gdybym tutaj tego punktu nie zmarnował, mógłbym na trzeci poziom nawet dać duszenie. A niestety mogę tylko na drugi. Więc weźmiemy drugi, będziemy zadowoleni i drugim poziomem. Moim zdaniem, że to dobry wybór. Niż jakieś tam inne moce, które się nie przydają. 13 FPS-u przy ładowaniu, wow! Świetnie! I don't sense the dark side here, Kyle. Me neither. That's not good. Teyvian must have been here already. An Imperial Dreadnought. I'm gonna get us out of here. They've got a tractor beam on us. I can't break free. Okay, here's the plan. I served on one of these ships back in my Imperial days. You disable the tractor beam, and I'll trigger the ship's self-destruct. Ready? Ready as I'll ever be. A no właśnie, Kyle był kiedyś żołnierzem Imperium, prawda? Fajnie. Hej, basen! Jej! O nie, to takie pole. He, dobra, fajnie. Jesteśmy na statku. I to jest chyba największy błąd, który postąpili, który Imperium, który Kult Ragnosa postąpił w ogóle w tym, w ogóle całym sezonie Let's Play, albo w tej całej grze. Jak można wesłać Kyla i Jaydena do swojego własnego statku? A tutaj fajny motyw, przypomina mi to trochę Qui-Gona Jinna w pierwszej części, gdzie on próbował się przebić do... Jak się nazywały te dziwne stwory? Obojętnie, no go, no go, no go, go, go! Już idę, przyjacielu, i chyba zakończę tutaj odcinek, wiecie? Tamta misja była trochę dłuższa, prawda? Prawda, prawda. W następnym odcinku będziemy tutaj na statku. Spotkamy parę bardzo wkurzających przeciwników, których już spotkaliśmy już parę razy, ale nie tęskniłem za nimi. I tutaj jest tak, ten statek jest tak skonstruowany, że będziemy w takich małych jakby korytarzach z nimi walczyć i to będzie trochę dziwne. No i jeszcze Kyle ma fajny statek. Jej, Jayden tańczy. Łop, 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 łop. Łop, Gangnam Style. Dobrze, ludzie, tutaj zakończymy. Z widokiem na basen. Haha, to nie jest basen. Do następnego odcinka, ludzie, jeżeli wam się podobało, to wiecie, co trzeba zrobić. Kciuk w górę albo w dół. No wiecie, jak się nie podobało. Albo dać komentarz, bo to się liczy naprawdę. Jeżeli lubisz te filmy, to piszesz komentarz. A jeżeli nie, to spoko. Wybaczę. Dobra, na razie, do usłyszenia. Cześć. Muszę się teraz coś napić, bo mam chrypkę. Nara!